Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na Szachmat, debatę polityczną Telewizji Echo 24. Dziś gośćmi programu są Agnieszka Rybczak, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Robert Adak, Dolnośląski Ruch Samorządowy. Dzień dobry. Maciej Lisowski, Kukiz 15. Dzień dobry. Piotr Ule, Nowoczesna. Dzień dobry. Robert Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. I Bartłomiej Ciążyński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Szanowni Państwo, w przyszłą sobotę będziemy obchodzić 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji we Wrocławiu szykuje się wiele wydarzeń. Kilka grup organizuje swoje uroczystości. A Państwo jak zamierzacie świętować? Agnieszka Rybczak? Szanowni Państwo, ja na pewno wezmę udział w uroczystościach, które się odbędą na Placu Gołębim przed południem. Na pewno wezmę udział w radosnej paradzie, bo to święto jest... Święto jest radosne, święto jest nas wszystkich. Gorąco zachęcam, żeby przyjść, żeby uczcić ten dzień, który jest dla wszystkich, myślę, niezwykle ważny. Zwłaszcza, że od kilku już lat, bo jest to w tej chwili 16. już edycja obchodów tych jakże radosnego wydarzenia, które jest współorganizowane przez WCDN razem z dziećmi, z młodzieżą naszą wrocławską, z nauczycielami. Są konkursy, na które dzieciaki przygotowywały pracę, które będzie można w kościele garnizonowym zobaczyć. Dzieci wezmą udział w marszu poprzebierane, będą oceniane ich stroje, akcenty państwowe, tak? Także ja będę na pewno na marszu. Bartłomiej Ciężyński, wiem, że pan wspólnie z kilkoma osobami organizujecie zgromadzenie pod pomnikiem Bolesława Chrobrego, a później marsz do synagogi pod Białym Bocianem. Tak, ja z kolegami, koleżankami organizuję zgromadzenie o godzinie 17 pod pomnikiem Chrobrego na Świdnickiej. Tym wydarzeniem chcę pokazać, że można świętować Dzień Niepodległości w sposób z uśmiechem na twarzy, w sposób pokojowy, spokojny, a przede wszystkim nie wykluczający nikogo, bo w ostatnich latach, nad czym bardzo, bardzo ubolewam, widzieliśmy wiele gorszących scen 11 listopada, które wskazywały na to, że jest część ludzi spod znaku skrajnej prawicy, która chce świętować w sposób agresywny i chce świętować w sposób wykluczający część społeczeństwa, nazywając je lewactwem albo w jakiś inny, jeszcze bardziej karygodny sposób. My chcemy pokazać, że można to robić w sposób spokojny i nie wykluczający właśnie nikogo. Stąd też na zaproszenie, myślę, że dziś koło godziny 18 po godzinie na Świdnickiej przemaszerujemy do dzielnicy Czterech Świątyń. Też na znak, czy manifestując w ten sposób, że Święto Niepodległości 11 listopada jest dla wszystkich mieszkańców Polski. Niezależnie od ich wyznania, niezależnie od ich koloru skóry, niezależnie od tego, jaką religię wyznają. Bo to jest święto dla wszystkich mieszkańców Polski, dla wszystkich, którzy kochają Polskę i którzy chcą czuć się patriotami, niezależnie od tego, gdzie się urodzili albo jaką mają orientację czy cokolwiek. Mhm. To, co jest dla nas najważniejsze, to jest święto jedności narodowej i święto, które ma być dla wszystkich Polaków, a nie tylko dla części Polaków, tak jak to manifestuje od wielu, wielu już lat skrajna prawica. Maciej Lisowski, pan się przyłączy do marszu, który organizuje we Wrocławiu Piotr Rybak i były ksiądz Jacek Międlar? Powiem tak, jak byłem zacytowany, my jako ruch oraz ja osobiście absolutnie nie jesteśmy przeciw temu właśnie marszowi. Uważamy wręcz, że jest to ruch we właściwą stronę, gdzie organizacja, która nie jest skrajną prawicą, angażuje się w organizację tego najbardziej znaczącego marszu pod nazwą Marsz Wielkiej Polski Niepodległej. Natomiast na pewno nie będę w nim brał udziału, ponieważ zaplanowałem wraz z grupą naszych sympatyków, że jedziemy na marsz do Warszawy również w tym roku. Powiem tak, jeżeli chodzi o marsz organizowany przez do Warszawy. Przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Czyli też nie jest to organizacja stricte prawicowa, co wielu chciałoby jednak taką łatkę przyczepić. Podobnie jak i do nas próbują jakieś faszyzujące teksty przypisać, co jest absolutną wierutną bzdurą i którą mam nadzieję będziemy intensywnie zwalczać również w sądach. Idąc dalej,
patrząc na typowo pozytywny obraz tego wszystkiego, mam nadzieję, że Jacek Międlar, człowiek inteligentny, mający serce we właściwej stronie, czyli po prawej według mnie w tym momencie, wykreuje z tego wszystkiego zjawisko prorodzinne, które będzie jednało różne środowiska i będzie się skupiało na współczesnym wymiarze patriotyzmu, który dla nas w tym momencie jest najbliższy temu, co chcielibyśmy zobaczyć. Nie zapominajmy o tym, że w tym mieście, we Wrocławiu, które uznawane jest z jednej strony za bastion Platformy Obywatelskiej, dla wielu również matecznik Nowoczesnej, każda inicjatywa prawicowa będzie określana w najgorszy możliwy sposób z czystej definicji, ponieważ tak chcą reprezentanci tych dwóch ugrupowań, o których mówimy, czy też nawet wyśmiewanego już całkowicie i upadłego KOD-u, bo takie jest to niestety miasto. Pokazanie pozytywnych wartości patriotyzmu w tym mieście jest wielokrotnie trudniejsze niż w innych miastach. Mam jednak nadzieję, że tegoroczny marsz pozwoli zobaczyć nową jakość i wtedy będziemy zastanawiać się nad współpracą w tym zakresie. Piotrule? Ja właściwie cieszę się, że Wrocław jest tego typu wyjątkowym miastem, w którym jednak raczej trochę więcej mieszkańców ceni sobie takie otwarte świętowanie tego radosnego... Spokojnie, damy radę. Więcej jest chętnych do świętowania w sposób otwarty, w sposób inkluzywny, tak żeby każdy mógł do tego się dołączyć, bo ja pamiętam, różne organizacje organizowały marsze w Święto Niepodległości we Wrocławiu pod różnymi nazwami, tam niektórzy nazywali to Marszem Patriotów. Ja osobiście czuję się patriotą, jestem patriotą, kocham ten kraj, ale nie czułem się mile widziany w tamtym środowisku. To właśnie o to chodzi. W te 100 lat niecałe temu to wzniesienie się ponad te podziały, to wzniesienie się ponad to, że ci są przeciwko tym, a ci z tymi będą kombinowali jeszcze z kimś innym, pozwoliło zbudować wielki, piękny kraj i o tym musimy pamiętać. Dlatego ja będę na oficjalnych obchodach przy Placu Gołębim, ale jak najwięcej powinno nas być również pod pomnikiem Chrobrego. I tak jak w zeszłym roku, Nowoczesna będzie upamiętniała nie tylko bohaterów tych bezpośrednich wydarzeń sprzed tych niecałych 100 lat, ale to jest też fragment historii, która działa się przez kilka lat później. Będziemy składać kwiaty też pod pomnikiem Korfantego. Robert Pieńkowski, panie radny, jak pan będzie świętować w przyszłą sobotę? Świętował tradycyjnie, a więc od kilkunastu lat z przerwami na wyjazdy, na marsze do Warszawy. Biorę udział wraz ze swoją szkołą, w której jestem nauczycielem, w radosnej Paradzie Niepodległości. Więc jest to tradycja i my jako liceum zawsze stawiamy się w pełnej gotowości, zawsze uśmiechnięci i zawsze chętni do świętowania tego patriotycznego święta, które łączy wszystkich Polaków. Nawet tych, którzy mają jakieś inne pomysły, jak to święto obchodzić. Bo akurat tu kolega przed chwilą stwierdził, że i tutaj też, że gdzieś ktoś go tam niemile widział. Ja myślę, że drogi Piotrze, nigdy nie byłeś na żadnym marszu patriotów, tylko tak powiedzmy metaforycznie to stwierdziłeś, że gdzieś cię tam ktoś niemile oglądał, ponieważ ja sobie nie przypominam. W rynku, ja sobie, kiedy przechodził przez ten rynek. Ja sobie nie przypominam na tych marszach, żeby tam ktokolwiek, nie wiem, sprawdzał legitymację, chyba że no, ktoś by przyszedł może z jakąś flagą Che Guevary, no to z Che Guevarą, no to może by rzeczywiście zwrócił swoją uwagę, ale wątpię, aby kiedykolwiek się tam pojawił. Natomiast na pewno od mszy świętej, najpierw w kościele garnizonowym, potem no, oficjalną uroczystości na Placu Gołębim, no i z młodzieżą z własnej szkoły, z moimi także uczniami będę maszerował do celu, czyli na Plac Wolności, który akurat nomen omen właśnie jakby dobrze współgra z tym dniem, Narodowe Święto Niepodległości. A jeszcze wspomnę o tym samym dniu, otóż środowiska członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat organizują też w tym dniu patriotyczne śpiewanie i my też o 17.00
budynku starej giełdy spotkamy się i będziemy w ten oto sposób czcić pamięć naszych przodków, którzy przelewali krew za niepodległość, za wolność naszej ojczyzny. Gdzie się wybierze Robert Adach? Ja będę świętował z samorządowcami, najprawdopodobniej ze swoim przyjacielem, burmistrzem Milicza, tak jak co roku nas zaprasza na takie spotkanie patriotyczne, ale jakby odniosę się do tych słów przedmówców, bo przede wszystkim to poczucie patriotyzmu nie ma koloru partyjnego, czy to nie jest lewicowe poczucie, nie, ani też prawicowe, bo przecież historia nie jest oczywista. Piłsudski należał do PPS-u, czy partii lewicowej. Później powiedział, że wysiadł z pociągu z napisem PPS, wsiadł do pociągu z napisem Polska. Czerwonego tramwaju dokładnie. Tak, no tak powiedział. A później jeszcze dodał, że kto za młodu nie był socjalistą, ale to, ten... Nasza polska historia Rzeczypospolitej, bo Piłsudski odnosił się do historii Rzeczypospolitej. Przede wszystkim Rzeczypospolita skupiała straszną ilość narodów, tak? Czyli byli Tatarzy, Niemcy, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Polacy, Żydzi. Tak? To była wspólnota, którą, tak jak Piłsudski mówił, łączył jedno poczucie szacunku, ale też troski o państwo. I on jakby o tym mówił. Dmowski z kolei bardzo eksponował poczucie naród. Jakby te dwie koncepcje politologiczne, one w jakimś sensie też nie zwalczały się nawzajem, tylko współgrały. Tak? I tu jest, ja bym nie chciał, żeby po pierwsze poczucie patriotyzm należało tylko na przykład do prawicy. Bo mimo tego, że być może poglądy lewicowe nie są aż tak mi bliskie, aczkolwiek znam wielu patriotów, którzy z tego środowiska wywodzą się, tak? Nie przypisujmy, że patriotyzm jest tylko i wyłącznie atrybutem jednego bądź drugiego ugrupowania politycznego, bo tak nie jest. Po drugie, to narodowe święto powinno nas wszystkich skupiać niezależnie od poglądów i narodowości. Jeśli ktoś się przyznaje do Rzeczypospolitej, do Polski, to jest patriotą. Patriotą też są emigranci, którzy przysyłają tutaj pieniądze i utrzymują to państwo. Patriotami są wszyscy ci, którzy pracują na to państwo. Jakby chciałbym, żeby to święto właśnie tak wybrzmiało, że łączyło, a nie dzieliło, i starajmy się odnosić do wspólnej historii i do tego, co nas zawsze łączy, a nie do tego, że dzisiaj bieżąco gdzieś tam się różnimy w kontekście teorii czy poglądu, jak ta Polska powinna wyglądać. Tym bardziej, że ja nikomu od PiSu, Nowoczesnej, Platformy czy Dolnośląskiego Ruchu Samorządowego, nikomu bym nie zabrał poczucia patriotyzmu, to jak siedzimy i się na zapleczu spotykamy, to przecież się strasznie lubimy, tak? Po pierwsze, szanujemy się. Szanujemy w jakimś sensie swoje poglądy i tak chyba powinna ta Rzeczypospolita wyglądać, jak sobie wymarzył w początkowym okresie Józef Piłsudski, naczelnik państwa. Krótko, dwa słowa, Robert Pieńkowski. Nie wiem, skąd się bierze takie przeświadczenie, że ktoś komuś odmawia być patriotą. Ja no czasami mam... tak bywa, ale to i z jednej, okay, z drugiej ja strony. Wiem. Tak. Jeżeli, nie jest atak, jak wszyscy tu siedzimy, deklarujemy, że jesteśmy patriotami, no więc jesteśmy patriotami. Ja nie mogę, nie potrafię nawet nikomu odebrać umiłowania ojczyzny. Natomiast rzeczywiście jest problem i może to nie jest czas i miejsce na to, żeby o tym dyskutować, ale jeżeli dla kogoś stolicą jest na przykład Bruksela, nie Warszawa, no to wtedy już ten problem się pojawia, czy ten patriotyzm to jest tak definiowany, jak na przykład Panie my Robercie, również. Panie Robercie, proszę uwierzyć, że patriotami są też ci, którzy chcą być w wspólnej Europie. Ależ tak? Oczywiście. I są to... ci, którzy chcą, żeby Polska była w Unii Europejskiej. Tak, i są ale też ci, którzy ta idea też pociągnie. Panowie, zostawiamy w momencie, temat święta niepodległości, panie radny. Zostawmy ten temat. Sprawiedliwości założyli zobaczymy, flagi jak będzie w sobotę. Ktoś inny założył flagi unijne. No, to... Panowie, pani radna, w Sejmie cały czas procedowany jest projekt ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Projekt zakłada, że druga i czwarta niedziela będą pracującymi. Będzie można chodzić, robić zakupy w galeriach handlowych. Pierwsza i trzecia niedziela będzie obowiązywał zakaz handlu. To jest projekt, pod którym Platforma się podpisuje? Dla mnie to jest projekt taki trochę dziwny, bo z jednej strony jest to jakby układ w stronę pracowników, tak? Powiedzmy, że w handlu pracują głównie kobiety, więc uznajemy, że chcemy ich sytuację polepszyć i poprawić. I w związku z tym, oto proszę bardzo, dajemy wam dwie wolne niedziele w miesiącu. I trochę też ukłon w stronę przedsiębiorców, którzy, można do nich powiedzieć, trochę wam się pewnie pogorszy, ale nie aż tak bardzo, jakbyśmy zabrali wam wszystkie niedziele w handlu. Do tego jest tak, wyłączenia.
sklepy przy stacjach benzynowych będą mogły pracować w każdą niedzielę. Sklepy z pamiątkami w każdą niedzielę, sklepy na dworcach w każdą niedzielę, apteki i różne inne miejsca w każdą niedzielę. Jest wiele wyjątków, tak. Więc tych wyjątków jest sporo. Pytanie, jakie są koszty, bo ja ciągle nie słyszę rzetelnych informacji o kosztach, jakie trzeba będzie ponieść w związku z tą procedowaną ustawą, tak? Czy pracownikom, aby na pewno się nie pogorszy także finansowo, tak? Bo być może jednak ograniczenie, odjęcie tych godzin spowoduje, że jednak tych pieniędzy zarobionych będzie mniej. A jeżeli celem było pytanie w ogóle, dlaczego to robimy, tak? Bo jeżeli robimy to ze względów ideologicznych, bo Polska jest katolicka i w niedzielę idzie do kościoła i nie pracuje, no to jakby nie ma tematu. A jeżeli robimy to z tego względu, że pracownikom chcemy pomóc, to zróbmy tak, że po prostu dwie niedziele są obowiązkowo wolne, zróbmy zapis w kodeksie pracy i efekt będziemy mieli ten sam. Bez wielkiej rewolucji. Piotrule, dwie niedziele wolne, dwie niedziele pracujące? Dwie niedziele wolne, dwie niedziele pracujące z perspektywy pracownika to nie jest rozwiązanie, ale to wcale nie znaczy, że trzeba wprowadzać zakaz handlu. Wystarczy zmienić, tak jak pani radna chwilę temu powiedziała, kodeks pracy, co proponuje również Nowoczesna i zagwarantować po prostu, że dany pracownik nie może pracować częściej w niedzielę niż dwa razy w miesiącu. To absolutnie jest żaden problem. Trzeba pamiętać o tym, że naprawdę mniejszość pracowników, którzy dzisiaj pracują w niedzielę, to są pracownicy w handlu. Trzeba jeszcze przyjrzeć się dokładnie, co to jest za grupa, ponieważ Millward Brown przeprowadził badania na pracownikach sieci handlowych, galerii handlowych i prawie 90% z tych pracowników nie pracuje we wszystkie niedziele. To 89, zdaje się, procent pracuje albo w trzy niedziele, albo w dwie niedziele, albo w jedną, albo w ogóle nie pracuje w te niedziele. Więc to nie jest też niesamowicie popularne zjawisko. Idźmy dalej. 2/3 w ogóle wszystkich wizytorów, wszystkich naszych gości zagranicznych przyjeżdża do Polski po to, żeby właśnie w weekend, czyli też w niedzielę, zrobić tutaj zakupy, zostawić u nas swoje pieniądze, kupić nasze produkty i wrócić do siebie. Trzeba pamiętać, że zakaz we wszystkie niedziele na przykład sprawiłby, że w Polsce utracilibyśmy kilkadziesiąt, 60, kilka tysięcy miejsc pracy. W co drugą niedzielę to odpowiednio tutaj mniej. Poza tym to też jest problem związany z naszym codziennym funkcjonowaniem. 3/4 Polaków robi zakupy w niedzielę i to nie jest wcale tak, że każdy robi wielkie zakupy. Często zabraknie masła, chleba. To są najczęściej takie właśnie drobne zakupy, które się w tę niedzielę pojawiają, bo po prostu coś się skończy. Także byłbym daleki od wylewania dziecka z kąpielą, czyli psucia naszej gospodarki, która jest naprawdę rozpędzona też trendem światowym. Można podobny efekt w postaci ulżenia pracownikom, pracowniczkom zrobić poprzez zmiany w kodeksie pracy, a czemu robicie to w ten sposób, ja kompletnie nie rozumiem, bo to szkodzi wszystkim, nikomu tak naprawdę nie pomaga. Może ktoś po prostu będzie zadowolony bardziej, może pan radny opowie więcej. Chętnie. No to zapytajmy, panie radny. Solidarność wyszła z projektem, żeby zakaz handlu obowiązywał we wszystkie niedziele. To, co wy zaproponowaliście, to jest kompromis? Znaczy, podkomisja pracy w Sejmie. Ja nie jestem posłem, natomiast jestem członkiem Solidarności i konsekwentnie popieram projekt, który został złożony, projekt obywatelski, więc całkowite, można powiedzieć nie całkowite de facto, bo nawet ten obywatelski projekt nie zakładał całkowitego. Zakładał też wyjątki, tak. Ale zakładał wyjątki. Natomiast przewodniczący Solidarności Piotr Duda stwierdził, że w chwili obecnej, kiedy ten projekt się pojawił tydzień temu, to nie jest już projekt Solidarności, więc w jakimś sensie również nie jest moim projektem jako członek Solidarności. Konsekwentnie uważam, że ta zasada, czyli generalnie każdy człowiek powinien dzień święty święcić, a ktoś, kto powiedzmy jest może niewierzący albo poszukujący, powinien odpoczywać. Ta zasada obowiązuje, przypomnę, w jednym z wzorcowych krajów Unii Europejskiej i powołam się na naszego zachodniego sąsiada, na Niemcy, który w
Konstytucji zawarł wręcz zakaz handlu w niedzielę i konsekwentnie się tego trzyma już od okresu, tak naprawdę od 1919 roku, bo ta zasada w Niemczech obowiązuje od Konstytucji Republiki Weimarskiej i ona w świetle obecnie obowiązującej Konstytucji, artykuł 140, włącza właśnie zakaz handlu w niedzielę. I teraz pewnego rodzaju ciekawostka. No jeden z ważniejszych na pewno landów czy też miast niemieckich, właśnie Berlin, w 2006 roku próbował zwiększyć ilość pracujących niedziel, między innymi w grudniu, i to zostało zakwestionowane przez niemiecki Trybunał Konstytucyjny, który wyraźnie stwierdził, że niedziela jest od tego, aby w niedzielę odpoczywać, tudzież pielęgnować wartości duchowe. Więc i sprawę do niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, tylko tak zwrócę widzom i tutaj moim adwersarzom, zgłosił owszem również niemiecki Kościół katolicki, ale ramię w ramię także niemiecki Kościół protestancki. Więc to nie tylko katolicy są za tym, aby niedziela była dniem wolnym od pracy. Jeżeli kolega radny chciałby wiedzieć, co robić w niedzielę, wtedy, kiedy jest wolną, to po prostu należy korzystać z wzorców również zachodnioeuropejskich, niemieckich, austriackich, francuskich, szwajcarskich, norweskich i wiele, wiele innych krajów, gdzie generalnie ludzie w niedzielę odpoczywają, wyjeżdżają za miasto. To jest model spędzania czasu praktykowany w zachodnich demokracjach, do których my się bardzo często odwołujemy. Nie wiem, dlaczego akurat w tym fragmencie w jaki sposób bardzo się państwo bronią. Roberto, tak, polscy biskupi oświadczają, że są za zakazem handlu we wszystkie niedziele. Odpowiedź jest prosta. No, ja się troszkę dziwię, że PiS tak mocno w tym aspekcie chce naśladować Niemcy, a w innych nie. Odpowiedź jest prosta, ponieważ my żyjemy w biednym kraju, jeszcze niestety, nie w Szwajcarii, nie w Niemczech, i trzeba odpowiedzieć to, co Patryk Jaki powiedział, że jestem z bloku, jestem z tego dumny. Większość Polaków póki co mieszka w blokach. Czasami w rodzinach wielopokoleniowych, czyli w dwóch pokoikach gnieździ się czasami dwie, czasami trzy rodziny. Ci ludzie, oczywiście, że fajnie by było, jakby na wzór niemiecki czy szwajcarski, wzięli gruby portfel i poszli sobie do teatru, poszli do zoo, tylko przypominam, tak jak na zapleczu ustaliliśmy, każda taka wizyta to jest dla czteroosobowej rodziny 200-300 zł wydatek. Nie każda rodzina dysponuje takim potencjałem ekonomicznym. I miejmy tą świadomość, ja użyję argumentu, który nie był do tej pory poruszany, że czasami te centra handlowe, zawsze tak żartuję, że największe Muzeum Sztuki Użytkowej czy IKEA wrocławska, tak, przyciąga ludzi nie dlatego, że oni nie chcą chodzić do teatru, tylko po pierwsze, czy do kina, czy do afrykarium, tylko dlatego, że ich co tydzień na to nie stać. To po pierwsze. Po drugie, alternatywą w taką pogodę jest siedzenie w ciasnym mieszkanku, być może z teściową, i generowanie konfliktu. Miejmy tą świadomość, że nie każdy Polak dysponuje przestrzenią, która pozwala mu w tą sobotę i niedzielę dobrze odpoczywać. Nie każdy ma kominek, nie każdy ma salon 30-metrowy. Polacy żyją naprawdę w małych przestrzeniach. I naprawdę czasami to wyjście z dzieciakami do galerii handlowych daje im poczucie substytut jakiegoś takiej rozrywki. No to oczywiście, że zgadzam się z panem, że to jest substytut, ale póki nie osiągniemy tego rozwoju cywilizacyjnego na poziomie cytowanej Szwajcarii czy Niemiec, to puty myślę, że nie zabierajmy tego ludziom. Maciej Lisowski, to jest dobry kompromis, dobry projekt? Nie do końca. W tym tygodniu już o tym rozmawialiśmy w Polskim Radiu Wrocławskim, gdzie powiedziałem coś, co zbieżne jest z opiniami tutaj kilku osób, czyli tak, ja się też podmiotem powinien być nie zjawisko wolne, jako tako wolne i róbcie z tym ludzie, co chcecie, tylko podmiotem jest ten pracownik, który nie ma czasu na to, żeby spędzać go ze swoją rodziną w dniu, kiedy inni na to mają czas, tylko musi pracować. I dać mu te dwa weekendy ustawowo zagwarantowane chociażby w kodeksie pracy w ten sposób. Jak już sobie pracodawca będzie żonglował składem osobowym w danym dniu pracy, to jest jego sprawa. Od tego są też firmy leasingu pracowniczego, żeby w razie czego dopełnić w handlu w danym momencie, tak aby spełniał on to kryterium, żeby pracownik miał dwa co najmniej weekendy dla siebie i rodziny w miesiącu. Żaden problem. Natomiast jest drugie pytanie.
czy my, jeśli chodzi o sam handel, na tym etapie rozwoju społeczeństwa, gdzie jesteśmy w pozycji wyższej niż byliśmy lat temu 27, ale nie tak wysokiej jak ta wspomniana Szwajcaria i Niemcy, czy jesteśmy w stanie wyeliminować tą już na zasadzie imperatywu wręcz działającą potrzebę skorzystania z tego czasu weekendowego na to, na co nie mamy czasu w tygodniu, czyli właśnie zakupy i tym podobne rzeczy. Dlaczego te banki, gdzie też czasami trzeba coś załatwić, nie wszystko się załatwi przez internet, mają jednak swoje punkty w galeriach handlowych czynnych w weekend, bo niestety pracownik, zwykły obywatel tego właśnie potrzebuje. I tam też jest wiele innych rzeczy, typowych usług, z których można by teoretycznie skorzystać w ciągu tygodnia pracy, tych pięciu dni, ale zwykły Polak, ciężko pracujący, nie ma na to czasu. I jest to ten weekend. Uważam, że niestety Polacy nie zrezygnują na tą chwilę z możliwości korzystania z tego handlu. Zabranie im tego spowoduje jak najbardziej ruch w drugą stronę. Różne są formy oporu w Polsce praktykowane. Na pewno jakaś się samodzielnie w tym wypadku zrodzi. I uważam, że tego nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć. Ten kompromis nie jest właściwy, bo nie, od niewłaściwej strony podchodzi do problemu. A zlikwidowanie setek tysięcy, już raczej bym powiedział, miejsc pracy w całej strefie przygranicznej, wzdłuż wszystkich granic Polski, w te weekendy niestety jest czymś, na co ani Polacy, ani państwo nie jest w stanie sobie pozwolić. Bartłomiej Ciężyński, jak pan zapatruje się na ten projekt? SLD ma dla was wszystkich państwa salomonowe rozwiązanie. Rozwiązanie, które konsekwentnie wraz z OPZZ-em postulujemy już od wielu miesięcy. Mianowicie praca w niedzielę tak, ale za 250% stawki dla pracownika. Jest to rozwiązanie, które zabezpiecza interes pracowniczy, zabezpiecza, no bo jednak jest to w tych godzinach pracy w niedzielę znaczące podwyższenie pensji. Zabezpiecza interes konsumentów, można powiedzieć, czyli ludzi, którzy jednak chcą kupować, chcą robić zakupy w niedzielę, a jak badania rzeczywiście pokazują, jest to, jak państwo tutaj niektórzy wspomnieli, efekt tego, że jesteśmy na takim, a nie innym etapie rozwoju społecznego, chcą kupować w niedzielę, właśnie choćby z tego względu, że są zarobieni, zapracowani i nie mają na to po ludzku czasu w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, czy nawet do soboty. Dlatego my to postulujemy dość konsekwentnie, znaczy nie dość, tylko super konsekwentnie od dłuższego czasu. Popiera nas w tym OPZZ. 250% stawki za pracę w niedzielę. Jedno tylko jeszcze chciałbym do pana radnego Pieńkowskiego. Dużo pan się powoływał na niemiecki Trybunał Konstytucyjny. To pokazuje, jak bardzo my go potrzebujemy. Szkoda, że go rozwaliliście w Polsce. Wracamy do Piotra Ule. Łatwo jest się powoływać na przykłady z innych krajów Europy. Tymczasem trendy w Europie są takie, że raczej te obostrzenia są znoszone albo łagodzone. I to jest w całym szeregu krajów Europy. Dla przykładu Węgry, gdzie został wprowadzony taki zakaz. Zdaje się tam, że 13 było takich miesięcy tylko, gdzie w niedzielę był zakaz handlu. No i został on zniesiony. Po prostu nie utrzymał się ten zakaz. Nawet na Węgrzech to zrozumiano. 10 sekund, Robert Pieńkowski. Niemieckie sklepy w Polsce pracują w niedzielę, niemieckie sklepy w Niemczech mają wolne. Więc jeszcze bym proponował tym wszystkim zwolennikom pracy w niedzielę wyjść od siebie i najlepiej biura poselskie otwórzcie panowie posłowie w niedzielę od 8 do 22, albo może nawet do 24, żeby ci pracownicy tych sklepów niedzielnych mogli jeszcze zdążyć do was przyjść i powiedzieć, co myślą o tym właśnie fakcie, że muszą pracować. Panie Robercie, boję się, że stracą pracę przez wasz zakaz. Panie Robercie, lepiej pracować w niedzielę niż nie pracować w 7 dni. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Spotykamy się za tydzień. Do zobaczenia.